Siema, meczko mordeczki, z tej strony GN YouTube. Witam was w trzecim już takim Q&A na moim kanale. Tak, nareszcie się doczekaliście go, a ja go nareszcie postanowiłem nagrać taki inny format, nie? Choineczka jest, emoji jest i można nagrać. Na dole mam laptopa z przygotowanymi pytaniami, także co? Lecimy. Pierwsze pytanie. Ile mam lat? Lat mam 15. Jestem rocznik 2003. Gdzie mieszkam? Mieszkam w Olesie, województwo opolskie. Masz drugą połówkę? Nie mam. Jeszcze nie mam. Jaki masz telefon? Aktualnie nagrywam na Maxcomie. Wszyscy mówią, że to jest telefon z Biedronki, nie wiem czemu. Niby taka marka, nie? Jakby ktoś chciał zobaczyć, to jest Maxcom MS553. No. Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 30 października. No, 3 miesiące temu obchodziłem. Mamy rok 2019, a właśnie z tego powodu życzę wam szczęśliwego nowego roku. No. Kiedy mam imieniny? O Matko Święta, wiecie? Tego nie wiem. Imieniny ogólnie nie obchodzę, nie? Nie wiem, kiedy mam imieniny. Nie zastanawiam się nawet. Masz snapa? Mam snapa, do którego... Linknie. Do którego nazwę będziecie mieli w opisie, możecie mnie dodawać. Rudy02003. Dodawajcie. Możemy robić dni. Jestem otwarty na nim. Kim dla ciebie są widzowie? Widzowie są dla mnie można powiedzieć, że ważni, nie? Też dzięki nim ten kanał się rozwija. Bo jakby ich nie było, no to by nie było nic. Nie byłoby subskrypcji, nic nie było, nie? Teraz bym na przykład nie nagrywał tego Q&A. No, także dzięki wam, że tu w ogóle jesteście. Jest już was ponad 165. Lecimy po 200. Musi być 200. Grasz obecnie w jakieś gry? Przed chwilą skończyłem grać w Far Cry'a 2. Fajna gierka. Na Steamie była przycena na 17 zł chyba z 50. Jakoś tak. Fajna gierka, polecam kupić. Oczywiście są inne Far Cry'e, nie? Ale ten mnie najbardziej zainspirował. Dobra, cieszysz się z powrotu do szkoły? No tak po tych świętach tak ciężko się pozbierać, nie, ale opolszczyzna, co to słyszałem, że 25 czy coś zaczynamy ferie, także że tylko ten prawie cały miesiąc trzeba przetrwać i będzie zajść 2 tygodnie, a potem do wakacji żyć, a potem koniec. Dobra. Od kiedy jesteś na ety? O Jezu, to jest... Na ety jestem chyba od 26 sierpnia 2016 roku. To już będzie tak. Trzy i pół chyba, czy tam 2,5. Jakoś tak, ale już jestem długo na ety. Masz koleżanki? Jak tak, to ile? O Matko Święta. Dużo. Dużo. Nie chce mi się wymieniać, nie chce mi się troszkę liczyć. Co masz? Aha, no tam różnych kolegów, nie? To jest, czy mam najlepszego kolegę, nie? To tak, no kolegów mam, no najlepszego, no nie mam, nie? Ile was dzieli? What the fuck? Masz zwierzę? Nie mam, ale niekiedy opiekuję się psem od siostry. Fajna taki, mojej kurdupel, nie? To jest ona, ale to jest Kundel Lala się nazywa. Tam może na grupę kiedyś wstawię jej zdjęcie, to zobaczycie, o kim mówię. Podoba ci się twój pokój? A nawet można powiedzieć, kolor se wybrałem szary. Nie wiem, tak szarego nie widać, bardziej niebieski wychodzi w świetle, ale fajny, mi się podoba. Ogólnie to kiedyś tu był kolor zielony, nie podoba mi się, nie. Nie ma szans. Jaki masz kolor ścian w pokoju? No to mówiłem, że kolor ścian w pokoju mam szary.
Możecie sobie zobaczyć teraz. Chociaż tak bardzo nie widać, nie? Ale w swoim czasie zobaczycie. Boi się czegoś? Boję się pani z geografii. Że powiem Urbanowicz do mapki. Urbanowicz do tablicy. Nie, no też mam taki lęk latania samolotami, nie? Bo wiecie, jak to są katastrofy. I byk, jak tu pole w brzozy, czy tam w co tam walnęło, nie? Ale nie, trochę się samolotami boję latać. To powiem otwarcie, nie ma co. Dobra, masz zamiar zrobić sobie tatuaż w przyszłości? Tak. Zainspirował mnie mój kuzyn. Zrobił sobie na łapie takie... no... Polskę, takie patriotyczne, nie? A na łydzie ma orła takiego. Fajnie to wygląda. Też sobie chcę sobie taki tatuaż coś tutaj gdzieś zrobić, nie? Chcę sobie zrobić. Jak... Aha! Nie, bo tutaj jest... czy masz sobie zamiar zrobić tatuaż w przyszłości? Jak tak, to gdzie? No to powiedziałem, że tutaj chcę sobie zrobić, nie? Masz kolczyki? Nie mam kolczyków, bo nie jestem dziewczyną. Nie, nie mam kolczyków. Nie mam. Co sądzę o społeczności LGBT? U Matko Święta, jakbym jeszcze wiedział, co to jest społeczność LGBT. Podoba ci się styl Tumblr? Średnio bym powiedział, nie? Jeżeli chodzi o to, nie? Bo ja myślę, że chodzi o to, że wiecie, Supreme... A nie, bo to jest Streetwear, to nie. To nie wiem, nie, to na to nie odpowiem. To, bo to jest takie, nie wiem, dziwne pytanie. Masz Aska? Nie mam Aska. Masz Saracha? Miałem kiedyś, ale to przez jeden dzień dla Beki. Jakby ktoś nie wiedział, to Sarach to jest takie coś jak... Jak na przykład dacie taką zakładkę na Instagramie pytania i tam odpowiadacie, nie? I tam jest to pytanie i odpowiedź. I to tak wklejacie, tylko że na Snapchacie. To jakby ktoś nie wiedział. Grałeś kiedyś w Pet Party? Nie, nie grałem. Masz rodzeństwo? Tak, mam siostrę. Chyba 6 czy 7 lat młodszą. Gdzieś będzie. Bo ona jest 1996. A mamy 2019. Czy ten będzie się trzymać? Nie wiem, nie chce mi się teraz obliczać. Pozdrawiam oczywiście. Dobra. Jak tak, to ile ma lat? No to powiedziałem, jakie jest płci, no siostra. Lubisz grać w Simsy? Nie, nie lubię grać w Simsy. O której zazwyczaj idziesz spać? Tak średnio, nie wiem, 22:30, a 23:00. Jakoś tak chodzę spać, nie? W czym montujesz filmy? Montuję filmy, już wam mówię w czym. To jest program Wondershare Filmora. No, także w tym będę próbował przynajmniej montować filmy, nie? Na razie się uczę, bo nie będę... Nie ukrywam, nie umiem montować. Jakoś mnie to montowanie nie ten... No nie umiem po prostu montować. Będę się uczył. Zobaczmy, jak to będzie. Dobra. Czym nagrywasz? Nagrywam teraz telefonem, ale za miesiąc już będzie kamera. Albo nawet dwie kamery. I statyw oczywiście. Podaj kanał. Kanał GNT YouTube. Oczywiście, no a jak? No, także co, to na tyle. Nawet dużo pytań, jak to na Q&A. No, także mordeczki, dzięki za oglądanie tego Q&A. Jeżeli on wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę i suba na moim kanale. Pamiętajcie, tamten Q&A, pierwszy Q&A na moim kanale rozwalił w ogóle system. 500 wyświetleń i 45 lajków. I pełno komentarzy, ludzie kochani. Dziękuję wam za to. To był
Największy film na moim kanale. No, także co? Dzięki, że mi pomagacie ogólnie w kanale, w rozwoju tego kanału Mordaczki. Jeżeli chcecie więcej takich Q&A-ów, zostawcie łapy w górę i suby na moim kanale. Lecimy po 200 subów, także co? Trzymajcie się, cześć!